Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś złapię jakieś auto na stopa. Być może to będzie ten bus. Nie, to nie, dziękuję. Co to jest? Jakiś żółty? Lamborghini urósł. Zatrzymało się, może być. Zajebiście. Dzień dobry. Ja do Kalisza. Tak dookoła rundkę. Bardzo dziękuję. Jedziemy. Jeszcze krzaczki nie są zielone. Jeszcze pierwsze niedźwiedzie nie wybudziły się ze snu zimowego, a już pierwsze super samochody wyjechały na ulicę w Polsce. Lamborghini Keirus, a za kółkiem Kuba. Kuba już możecie znać z ostatniego filmu. Cześć, z Audi RS6. Jest to Lamborghini Urus w pakiecie stylistycznym karbonowym Kiwani z mocą 1001 koni od MTM. Grubo, brzmi grubo. A co to dokładnie jest? To połączenie zajebiście przyspieszającego samochodu, bardzo dużej mocy, z karbonem i z niesamowicie głośno brzmiącym wydechem. Jak już powiedzieliśmy o modyfikacjach mechanicznych, za to odpowiada MTM. Co dokładnie tu zostało zmodyfikowane? Mamy zmienione turbosprężarki, mamy zmienione elementy układu dolotowego, silikonowe rury do turbosprężarek, kolanka turbosprężarek, downpipe, zmieniony całkowicie układ wydechowy, dodatkowo mamy zmodyfikowaną skrzynię biegów oraz sportowy filtr powietrza, którego niestety z tej perspektywy nie zobaczymy, ale jest pod spodem. Dawaj, wyrywamy. Możemy wyrwać. Czyli za wydech również odpowiedzialne jest MTM. Dokładnie tak. Odsuwamy mechanikę od stylistyki. Stylistyka Kiwani, mechanika MTM. Tak jest. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, żeby bardziej się zagłębić w to, o czym teraz mówimy, to dokładnie taki sam, poprawnie, jeśli się mylę, pakiet jest w Audi RS6, który jest twoim prywatnym. Tak. Które 2-3 tygodnie temu pokazywaliśmy tak, u mnie w programie. Tak, jest to identyczny tak naprawdę zakres modyfikacji. Tak naprawdę są tylko delikatne różnice względem tego silnika, który jest w Lamborghini Urusie, względem na przykład Audi RS6. Natomiast RSQ8 już jest jednostką bliźniaczą do tego. Jasne. Ciężej się tuninguje Lamborghini, czy na przykład przy RSQ8 to raczej jeden... Nie, dla nas nie widzimy żadnej tak naprawdę różnicy względem tuningowania czy Lamborghini, czy Audi, czy Porsche, czy również Bentleye, bo wszystkie z tych modeli mogą również mieć 1001 koni. Nie ma dla nas jakiejś szczególnej różnicy w tym wypadku. To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, jednak sprawdzimy to w praktyce najlepiej. Zaraz pozapierdzielamy po prostu tym samochodem, zamknijmy maskę. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Tego się nawet Jarek Kret nie spodziewał. Grad sypie, musimy się schować, schowajmy się pod wiadukt. Wchodźcie, ekipa. Dawajcie do środka. W tym momencie, jak już korzystać z okazji, to korzystać. Poprosimy Kubę, żeby troszeczkę przygazował. Jakbyś mógł tak, wiesz, do 2000. Posłuchajcie. Teraz jest tryb Corsa. Ja troszeczkę się odsunę. Głośny! Przecież to dramat jest! Już w tym momencie zaczęła mnie głowa boleć, niesamowite! Tak chodzi ten samochód. Zobaczcie. Niesamowite są te rury. Naprawdę szok. Poprosimy jeszcze raz. Tego się nie da słuchać, po prostu to jest za głośne. A przy tym tak pięknie brzmi. Jarałem się Audi RSQ8, potem trochę bardziej się jarałem Audi RS6, ale Keirus jest tutaj, jest praktycznie na szczycie. Mam taką rangę najlepiej brzmiących wydechów w swoim programie. I w top 5 aut, które dotychczas pokazywałem w programie, była na przykład BMW Sylvii Peretti albo Bugatti Chiron Sport. Ten samochód jest w top 5 w tym momencie. Przysięgam. Jak mi się słabo zrobiło, weź tu Kuba podjedź. Ejko. Dzień dobry, ja przepraszam bardzo, podałaby mi pani jakieś leki na ból głowy? Dobrze.
Tak, cokolwiek. Zapłacę kartą? Łeb pęka, nie? Łeb pęka strasznie. Może pan przyłożyć kciuki? Bardzo pani dziękuję. Po prostu jest pani zbawieniem. Cały dzień w tym czołgu, łeb pęka jak skurczybyk. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, zdrówka. Kuba, no ten samochód pięknie wygląda, pięknie brzmi, ale ludzie chcą zobaczyć emocje prawdziwe. Chcą zobaczyć, jak jeździ ten samochód. Kto prowadzi ten samochód? Zróbmy kamień, papier, nożyce. Ja zawsze mam szczęście, ale w takich momentach trochę się boję. No dobra, ale jedna próba. Jedna. Trzy, cztery. Jest! Poproszę kluczyki. Ja cię sunę, to był szczęśliwy dzień. Bardzo ci dziękuję za udane losowanie. Bardzo cię przepraszam, że muszę cię zaprosić na fotel pasażera. No niestety. Tak całkiem na poważnie lecimy zobaczyć, jak przyspiesza, jak jedzie ten samochód. Zapraszamy. Tak wygląda kluczyk do auta, który zostało stuningowane i zmodyfikowane do prawie 4 milionów złotych. A tak wygląda człowiek, który jest bezcenny, ale może zostać przeceniony, jeżeli rozwali to auto. Spróbujmy więc zobaczyć, jak to auto przyspiesza. Naprawdę dobry gatunek. Gatunkowy samochód. Wybacz. Wybacz, Kuba, znasz mnie już nie od dziś. Wiesz, że ja po prostu nie mogę wytrzymać tych emocji. Jedziemy. Ale zanim jeszcze pojedziemy, chciałem wam w jednym ujęciu streścić, dlaczego nie będziemy skupiać się dzisiaj na wnętrzu. Kuba, pytanie na spontanie. Czy ten samochód będzie miał modyfikowane wnętrze? Dlatego właśnie możecie dopowiedzieć sobie, dlaczego w tym momencie nie będziemy zbytnio mówić o wnętrzu. Ono jest seryjne, ale nie wykluczamy kolejnego materiału w momencie, w którym będzie całe obszyte logami Hi-Fi. Pozdro dla Arka jeszcze raz z tej strony. Lecimy. Wsiadaj, Julian, bo uciekniemy. Tryb Corsa jest. Hej, Lamborghini. Tak, słucham, Buccio. Proszę włącz tryb Bestia. Tryb Bestia aktywowany. Miłej jazdy. No to jedziemy. Przyspieszasz i nie wiesz, czy ten samochód nie straci zaraz trakcji. To jest 32 na godzinę. Akurat trzymam steka do końca, akurat do oporu i to taki jest VMAX. Chciałem zażartować, a wyszło, że sprawdziłem, jaki jest jego VMAX, ale chcę też sprawdzić dźwięk.
pokażę wam też dźwięk z tunelu. Liczyliście w ogóle, jak bardzo odchudziliście ten samochód samym karbonem, który dorzuciliście tutaj? Jeszcze nie, natomiast mamy w planach zważenie seryjnego Rusa oraz tego. No to było mega ciekawe, ja bym chciał zobaczyć takie porównanie. Myślę, że z 50-70 kg tu zeszło. Myślę, że na pewno, bo jeżeli chodzi o listę zmian stylistycznych, to, no, to pozostają... Jest trzystronna. Tak, to pozostają drzwi tak naprawdę i dach. Poważnie? Tak, jest mniej więcej. Ja dzisiaj nie jadłem nic specjalnie. Ja już nie jem za 4 tygodnie. Baby! To jest to, co lubimy. Kurde, ja to nigdy bym się nie przyzwyczaił do tego dźwięku. To jak teraz brzmi, to swoją drogą, ale jak rano się spotkaliśmy na kawę, zanim zaczęliśmy nagrania, to wyjęliśmy na chwilę kamerę, żeby nagrać cold start. Cała hala się u was trzęsła. Cała hala się trzęsła. Ja jestem odpowiedzialny za 3 zbite szklanki w parku. Przepraszam cię za to, że wymusiłem na tobie ten cold start. Jak już trzeba było wyjechać tym autem. Ale tak brzmi samochód na zimno. Zwróćcie uwagę na jeden bardzo ciekawy element. Chodźcie bliżej, zobaczcie. 24-calowa felga, Kiwani i znaczki jak w Rolls-Royce się obracają. To jest moment, w którym zobaczycie, jak przyspiesza ponad 1000-konny Lamborghini Keirus. Jest gotowy do drogi, jeden czy drugi bieg, tyle wystarczy. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli, jak agresywnie odpycha się. Zapewne straci trakcję, ale co tutaj się stanie, tego nie wiem. Zobaczmy to razem. To było dobre, to było pięknie było na to patrzeć z zewnątrz. Mimo wszystko on miał taki ślizg, taki moment, w którym ześlizgnął się troszeczkę. No jest tutaj troszeczkę ślisko, nie możemy z tym walczyć. Prosiliśmy o odśnieżenie tutaj, ale nie dało to zbyt wiele, jak widzicie. Jak to wygląda, jej. Jakby coś takiego jechało za mną na autostradzie lewym pasem, to ja bym bardzo żwawo zjechał na ten prawy, mimo wszystko. Groźny jest człowiek, bardzo groźny. Nie da się zrobić launch control przy tych warunkach atmosferycznych, niestety zaślizg. O, cały czas stoi w miejscu. Grubo. Słońce nam wychodzi, więc pozwolimy sobie na lekki flyby. Zobaczycie, jak ten samochód w ruchu wygląda. Ale przede wszystkim jak brzmi. Tutaj z trójki na dwójkę jak zredukował. Może to była jedynka nawet, ale lekko za tunelem. To się tak zaniosło. Ja mam czar, naprawdę. Czar na całym ciele. To jest materiał nietuzinkowy, świetnie się na to patrzy. Zobaczcie jeszcze raz, cofniemy się. I poczekamy na Keirusa. Poczekamy. I machniemy mu ręką. Ja już nie mam wątpliwości, on nie potrzebuje tego wiaduktu. Tutaj był las, tutaj autostrada, a on nadal brzmiał tak samo. Ten samochód jest turbo głośny, turbo głośny. Poszło z dymem. Instagram też musi wiedzieć o tym, co tu robimy. Wpadajcie na Instagram Buczo. Buczo przez 3 o.
jesteśmy na tej stacji, która odpowiada kolorowi Urusa nie bez powodu. Ty musisz zalać tutaj tylko i wyłącznie setkę. Tak, tylko i wyłącznie 100-oktanowe paliwo, najlepiej 102-oktanowe, ale w Polsce niestety takiego nie ma. To nie jest tak, że ten samochód w ogóle nie pojedzie na 98-oktanowym paliwie, natomiast rekomendujemy setkę ze względu na jego maksymalne zastosowanie do osiągów. Mamy prawie cały bak wykorzystany, dlatego cały będzie uzupełniony. Przy okazji możemy sprawdzić, bo ja nie pamiętam z głowy, ile mniej więcej mieści. Myślę, że około 80 litrów wejdzie do Urusa. Chyba setka nawet. 100 litrów? Tak, chyba 100. Chyba wiercony był. A przy okazji chciałbym, żebyście zobaczyli tą plakietkę, która też jest zmieniona. Powered by MTM i tutaj tylko seta, żeby właściciel się nie pomylił, no i nie zalał jakieś 9.5. Ja na przykład czasem leję 9.5 do Redaya i nie mam z tym problemu, ale to zupełnie dwie inne ligi, nie ma co porównywać. Tamte auta ze Stanów są inaczej też zestrojone, poza tym moje nie było modyfikowane w ogóle. Ja do zwykłego Urusa bym nie lał nic innego niż setka. Jeździliście na 102 tym autem? Tak, ponieważ są takie fajne boostery do 100-oktanowego paliwa, gdzie po zalaniu do zbiornika możemy uzyskać około 103 oktany. W związku z tym moc jest jeszcze większa. Okej. Odczuwalna była różnica, czy raczej? Nie, przy takiej mocy kilka koni jest nie do wyczucia. 80 litrów, czyli pewnie jakieś 90 będzie, bo mając 10 km zasięgu, pewnie to jest dycha na dychę. Kuba, w takim razie papier, kamień, nożyce? To płaci? Ja nie mam pieniędzy. Ja też nie mam pieniędzy, myślałem, że wygram szczęściem swoim. Dobra, spierdzielamy. Z tym kradnięciem paliwa oczywiście był żart. Kuba zapłacił. Teraz mamy kolejne 60 km zasięgu. 550. 550, to już bez żartów. Całkiem dużo, no zobaczymy, ile w tym prawdy. Wracając do tematu, sami widzicie bardzo wielu gapiów. Takie reakcje, myślę, że właściciela. Pozdrowienia. Pozdrowienia dla Arka. Dzięki wielkie za udostępnienie takiego wypasa do materiału. To myślę, że nieodłączna część posiadania tego samochodu. Samochód prezentuje się nieziemsko, ale co dokładnie tutaj zostało zmodyfikowane? Bo mamy tutaj zwykłego Urusa, który został przetworzony. To jest totalnie nieurusowe, że tak powiem. Na to wręcz mówi się, dosłownie mówiąc, Keirus. Tak, tak nazywa się ten model Lamborghini w pełnej modyfikacji stylistycznej od Kiwani. W związku z tym nazwa została zmieniona na Keirusa. Czym charakteryzuje się Kiwani w ogóle? Ta firma charakteryzuje się tak naprawdę tym, że wszystkie pakiety stylistyczne, które są produkowane przez nią, to jest istna manufaktura. Tutaj nie ma mowy o żadnej fabryce, czy o jakichś ilościach masowych, czyli jakaś masowa produkcja. Kompletnie przeciwnie, wszystkie elementy, które tutaj widzicie, są wykonane ręcznie. To jest w pełni ręczna praca, która wymaga naprawdę dużego nakładu czasowego, aby wykonać produkcję tak skomplikowanych elementów. Zapewne wielu z Was zastanawia się, dlaczego znowu z Kubą się spotykamy. Warto wytłumaczyć, że Kuba jest przedstawicielem firmy, która tuninguje. Tak. Wy jesteście dystrybutorem na Polskę, tak. Firmy Kiwani. Dokładnie. Wcześniej mówiliśmy o tym, że Kuba jest dystrybutorem MTM-u na Polskę i to też jest prawda. I tutaj też MTM maczał swoje palce. Dokładnie tak. Mamy tutaj zrobiony program Stage 4, czyli 1001 koni oraz 1250 Nm. Zobaczcie, sami widzicie na żywo, jak to wygląda. Zakładam, że gość nie pomylił się, tylko raczej zauważył ten samochód i pewnie zagada, zrobi zdjęcie. Cały element jest wymieniony, cała maska jest wymieniona. Tak, tak, to jest cała maska karbonowa z pomalowaniem żółtym, aby pasowało pod resztę na dłoń. Okej, czyli na nowo musieliście malować po prostu. Tak. A stary element został cały zmieniony. Karbon, karbon i jeszcze raz karbon. Tutaj 3/4 samochodu można by nazwać tym słowem, że tak powiem. Zacznijmy od przodu. Co tutaj u frontu się zmienia? Mamy dodatkowe światła LED w zderzaku, karbonowe wloty powietrza, kierownicy w zasadzie powietrza do intercoolerów oraz cały tak naprawdę zderzak. Nawet tutaj w środku? Tak, tak. Nawet tutaj w środku ta kierownica powietrza jest wykonana w pełni z karbonu. Zobaczcie, niesamowite. To jest coś obłędnego. Tutaj mamy do czynienia z tak zwanym grubym karbonem, której struktura to T380. Natomiast w zależności od indywidualnych preferencji naszych klientów możemy zastosować karbon klasyczny, czyli T200 lub T245. Jasne, a czy tu już wiemy, że jest maska cała z karbonu, tak. A czy te elementy również są, tak, karbonowe, to jest wszystko, tak, to jest wszystko karbonowe, to jest cały karbonowy zderzak. Rozumiem. Jedna tafla. Czy ten pasek LED-owy, jego w serii nie ma, też jest jakoś customizowany musi być? To znaczy... Tak, jego w ogóle w normalnym Lamborghini Urus po prostu nie ma. Jest to element pakietu stylistycznego od Kiwani. Niesamowite. Ja
No nie mogę się nadziwić teraz. Zobaczcie, nawet te czujniki są tutaj w obwolucie karbonowej. Wszystko. Logo też specyficzne. Tak. To jest logo, które można podważyć, czy nie, jest nie. integralną częścią? Nie, tam na zaś, wiesz, jakbyśmy się pokłócili. Ukraść pod sklepem się nie da, chyba. Od tego logo idzie taki bardzo wielki garb i bardzo dużą uwagę też trzeba zwrócić na te wyloty. Sześć tak. łusek, które skrzel, że tak powiem. Chociaż tak strzela... naprawdę osiem jeszcze tutaj. A rzeczywiście. Zobaczcie, bo maska składa się z tego elementu, ale tutaj mamy też zderzak. To jest element zderzaka i tu też są wyloty. I to też jest wszystko niefejkowe, że tak powiem. Nie jest zaślepiony ten wylot i to też przy tej mocy, przy grzaniu się tego auta bardzo dobrze, że te ciepło może wychodzić z tego. Zimą też można się ogrzać, nie otwierając maski. Idziemy dalej. Co tutaj mamy? Mamy nadkola, cały czas karbonowe. Czy ten element też jest karbonowy? Tak, to jest błotnik, który jest również karbonowy. Czy ten element też jest karbonowy? Drzwi nie, drzwi zostają seryjne. W końcu trafiłem na coś. Natomiast całe progi są już karbonowe. W końcu trafiłem na coś, co nie jest karbonowe w takim razie. Dodatkowo idzie tutaj na nadkolu kolejny, tu akurat zaślepiony wylot. To jest zaślepka, ale bardzo to dodaje agresywności. Nie, tylko po prostu powietrze. To jest, o to chodzi, żeby powietrze tak sobie wędrowało. A nie żeby parowało tak jak tu, tak. Teraz wszystko jasne. W takim razie nie zagnęcie nawet przy tym. Ale ważne, że drzwi nie są karbonowe. Drzwi nie. Zobaczcie na te monstrualne nadkola, na które pada ten grat, który właśnie zaczął sypać z nieba. To też dodaje uroku temu wszystkiemu. Ciekawe, ciekawe. Będziemy mieć trudniejsze zadanie w takim razie. Koła 24-calowe, kute felgi. Dokładnie. Oryginalne Kiwani. Całe nadkola karbonowe, które poszerzają ten samochód na około jakieś 4-5 cm z każdej strony. Specjalnie programujemy zawieszenie, żeby w zależności od wyboru profilu jazdy, czyli na przykład na trybie Corsa, żeby samochód był idealnie nisko względem opon, ale żeby zachować cały czas tą równowagę, aby oponami nie szorować po nadkolach. Przechodząc dalej, słuchajcie, przed gradem już nie musimy się chować, dlatego pojedziemy na resztę karbonu. Lusterka są karbonowe, cały element jest wymieniany, to nie jest dokładka, czy naklejka jakaś, to jednak zostało chyba w serii. Tak. Zobaczcie, jakie progi. Zobaczcie, jakie muskularne progi. One się bardzo różnią względem serii. Tutaj też są karbony. Te progi bardzo mocno zmieniają samochód z boku, jak patrzysz na niego. Diametralnie różnice względem serii widać, jeżeli zastosowane są te karbony i one mają mocne przetłoczenia, które ciągną się do tego wlotu, który w zasadzie jest takim wlotem nie służącym do niczego innego, jak tylko do poprawy aerodynamiki. Dobrze tak mówię? Tak, dokładnie tak. Chodzi o przepływ powietrza tymi kanałami. Ja jestem trochę jak taki student, który mówi przed profesorem, czego się nauczył tydzień temu na lekcji. Opowiedz nam o tym, zobaczcie, co tu się dzieje z tyłu. Jakie to jest potężne dupsko. Z tyłu mamy dwa spoilery. Jeden na klapie, drugi na dachu. Oba mają głównie funkcję aerodynamiczną z tego względu, że powietrze, które przepływa tędy, idzie potem skosie. Karbonowy dyfuzor wraz z dodatkowym światłem hamowania, który również jest wykonany, tak jak się powtarzam, 10 razy z karbonu. Karbon, 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 tak. Karbon, 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 karbon. Cały odcinek mógłby być o karbonie. O tym karbonie, który jest tutaj dosłownie. Ten samochód w tej chwili tak naprawdę 3/4 elementów, które na nim widać, to wszystko jest karbon. No okej, okay, czyli dobra, spytam o ten element. To jest karbon? Tak, to jest tylny zderzak cały z karbonu. Spytam o ten element. Tylna klapa? Nie, zwykła, standardowa. Jest, jest. Mamy coś niesamowitego. To pół żartem oczywiście, ale trzeba to napiętnować, że ten samochód to jest istny karbon, odbiega totalnie od serii, przez to jest też wyjątkowy, przez to też widzicie ten materiał, bo zwykłego Urusa już nie raz nagrywałem, opowiadałem o nim. Kolejny materiał ze zwykłym, typowym Urusem nie byłby tak ciekawy jak z Kiwani, z K-Rusem. To jest niesamowite. Te logo Kiwani, które jest tutaj podpisane, to też jest karbon, czy to jest naklejka? Tak, niesamowite. To też jest karbon. Naprawdę. Jeżeli się przyjrzymy, to widać, że to są litery trójwymiarowe. To nie jest żadna naklejka, tylko to są każdy z pojedynczych to jest karbon, czysty karbon. Przesunę, niesamowite. Ale ten samochód ma w zasadzie wszystko, z wyjątkiem jednego elementu, o którym wspomniałeś mi poza kamerami i nawiązując do tego, moglibyśmy o tym opowiedzieć, bo to jest ciekawostka. Co dokładnie to może być? Nie ma tutaj jednego elementu, który już niedługo będzie zainstalowany. Arek to bierze? Okej. Okay. Nie można mieć wszystkiego, bynajmniej.
Tutaj będzie dodatkowe światło hamowania oraz światło pozycyjne. Także światło będzie przebiegać przez całą klapę. Coś w podobie Audi RS Q8. Okej, jeden jakby LED taki, jednoelementowy, wychodzący z klapy bagażnika. Tak. Super. Tutaj mamy też wyloty powietrza, ale to też wpływa na aerodynamikę. Tak, one są oczywiście... Zgadliście, brawo! Karbonowe są. Dodatkowo pod światłami również elementy karbonowe. Tak. No i ten gęsi kuperek. Tak. Znaczy Cooper. Bardzo dobrze to wygląda na żywo. Nie wiem, jak Wam się podoba. Możecie napisać w komentarzu, jak widzicie całą stylistykę tego samochodu. W sumie myślę, że jak i ja, również Ty jesteś ciekawy opinii o tym samochodzie. Jasne. Widzowie, dajcie znać w komentarzach. Takiego dźwięku można by słuchać godzinami. Kuba teraz wszedł do firmy, a ja postanowiłem go nie gasić. I bynajmniej nie dlatego, że jest rozgrzany i trzeba trochę schłodzić tą turbinę, ale dlatego, że cudownie brzmi ten wydech. Można słuchać godzinami tego. Pięknie to jeździ, pięknie wygląda, ale ile to kosztuje? To jest takie podstawowe pytanie typowego Polaka, a ja jestem typowym Polakiem. Nie, tak już całkiem na poważnie. Samochód jest warty w zależności od konfiguracji około 2-2,5 miliona. Coś takiego, coś w ten deseń. To była konfiguracja, z tego co słyszałem, za mniej więcej 2,5 banie. Tak. Ale sam pakiet jest warty tyle, że auto kosztuje ponad 4 miliony. Generalnie rzecz biorąc tak, ponieważ w zależności od tego, jak bardzo rozbudowany pakiet stylistyczny chcemy sobie zamówić, ceny są tak naprawdę od 60 tysięcy euro do około 200 tysięcy, nawet w górę, za samą stylistykę. W związku z tym, jeżeli dołożymy do tego 1000 koni od MTM-u, no ta cena jest dość sporawa. Ponad 200, 240, 250 tysięcy euro. Jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia. Tu mamy praktycznie wszystko, oprócz tego, co z tyłu, o czym rozmawialiśmy. W takim razie... Liczyłbym, że cały pakiet zewnętrzny wraz z mocą w tym wypadku jest to około 260 tysięcy euro. Mi, jako człowiekowi, który często zastanawia się nad tematami kryzys, inflacja, gospodarka, przedsiębiorczość. Są nadal klienci w Polsce na takie rzeczy? Mnóstwo, nie tylko w Polsce, tylko w całej Europie i na całym świecie, ponieważ tego typu modyfikacje to jest tak naprawdę, można powiedzieć, świetna lokata pieniądza. Z tego względu, że jeżeli chcemy samochód sprzedać za 2 czy 3 lata, ten samochód nie traci na swojej wartości, tak jak tracą samochody seryjne. Dobra, tyle modyfikacji, ale przy tym samochodzie też wypadałoby spytać, jak z gwarancją? Absolutnie nic się nie zmienia. Jeżeli chodzi o instalację pakietu stylistycznego, nijak nie wpływamy na gwarancję fabryczną. Natomiast jeżeli chodzi o modyfikację silnika, czyli osiągu, MTM przejmuje gwarancję producenta, w związku z tym i tak nic się nie dzieje i tak. Zamieniłbyś za RS6? Trudno powiedzieć, to są dwa różne samochody, natomiast Keirus to jest Keirus. To jest troszeczkę inna półka. Myślę, że dzisiaj w programie High Five zapisała się historia na nowo, historia Lamborghini, które mało wspólnego ma z Lamborghini, skoro nawet nazwa jest zmieniona. Niesamowitą historię zaczynacie tworzyć jako firma. Jestem ciekawy, jak odbierane będzie Kiwani w Polsce za 5 lat, bo już jest o nim głośno od jakiegoś czasu. Tak. Życzę Tobie i sobie, żeby takie auto było naszym trzecim do wożenia dzieci za kilka lat. Jak najbardziej. Panie i panowie, bardzo Wam dziękujemy za to, że dotrwaliście do końca tego materiału. Kuba, Tobie bardzo dziękuję za to, ja że również poświęciłeś mi cały dzień, żeby pokazać mi ten samochód, a przy okazji zwróćcie uwagę na to Audi, ponieważ jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego materiału z Kubą, który pokazywał swoje prywatne Audi, które ma taką samą moc, więc subskrybujcie, żeby być na bieżąco, a my sprawdzimy, które auto jest szybsze. Raz na zawsze sprawdzimy i dowiemy się, czy ten Keirus rzeczywiście jest taki ciężki. Cześć! Myślał, że ja mu oddam te kluczyki. Mam je tutaj cały czas, zobaczcie. Chodźcie, wsiadamy, lecimy. Uciekamy.